Świetnie wyglądasz. Zrobiłaś coś z włosami? Musiałaś coś zrobić z włosami. Naprawdę mega dobrze to wygląda. Genialna kurtka. Wygląda jak naprawdę jak szyta na miarę. Gdzie można taką dostać? Komplementy. Kto z nas nie lubi dostawać komplementów od nowo poznanych osób? Ja uwielbiam. Według mnie komplementy to jeden z najlepszych sposobów na to, żeby rozpocząć konwersację. Ale jeżeli już chcemy je dawać, warto robić to w odpowiedni sposób. Dobry komplement składa się dokładnie z dwóch części. Pierwszy to jest taki wstęp, to jest tak jak w boksie. Bokserzy najpierw tańczą, później uderzają takim pierwszym raz zapoznawczym strzałem. To jest właśnie pierwsza część komplementu. Czyli w tych dwóch, których ja użyłem wcześniej, na przykład wyglądasz świetnie. To jest pierwsza rzecz. Ale większość osób się tam zatrzymuje, a nie należy tego robić. Należy zabrać ten komplement trochę o krok dalej, bo samo takie rzucenie takiego komplementu może wydawać się niezbyt szczere i ktoś pomyśli, że mówimy to tylko z musu i jest to komplement zupełnie nieszczery. Więc kiedy już wypuścisz ten pierwszy strzał, to później musisz puścić podbródkowy, czyli tak zwany drugą część tego komplementu. Czyli na przykład, jeżeli mówimy, słuchaj, świetna kurtka, genialnie w niej wyglądasz, to należy pociągnąć ten temat, trochę poanalizować tą naszą wypowiedź, pociągnąć ją właśnie o ten krok dalej, niż zostawiać ją tylko na etapie tego wstępu. Czyli na przykład wygląda jak uszyta na miarę, gdzie ją kupiłeś, gdzie mogę taką dostać, żeby ta osoba faktycznie poczuła, że zainteresowałeś się nią. Nie warto jakoś przesadnie analizować tej drugiej części komplementu, czyli nie wchodzić w zbyt głębokie szczegóły, natomiast też nie warto zostawiać tej części pierwszej bez tego podbródkowego, bo po prostu taki komplement jest dużo mniej skuteczny i zostawia dużo słabsze wrażenia, aniżeli taki bardziej rozbudowany. Natomiast jak poznajemy kogoś dopiero po raz pierwszy, to nie warto komplementować czegokolwiek innego poza jego ubiorem, bo jakby to wyglądało, jak podeszlibyśmy do kogoś zupełnie nowego, powiedzieli: poruszasz się w niesamowity sposób. Masz niesamowicie miękkie dłonie. Czy to olejek? Więc lepiej zostańmy przy komplementowaniu ubioru takich nowych osób. Praktyczna porada? Najlepiej mieć gotową kontynuację, zanim w ogóle zaczniemy komplementować jakąkolwiek osobę. Wiem, że na początku może być trudno to w ten sposób dawać komplementy, natomiast jest to kwestia praktyki. Na początku może się to wydawać dziwne, ale w zależności od tego, jak długo będziesz to robić, stanie się to coraz prostsze. Ja na przykład zaczynałem robić to, mówiąc takie komplementy osobom, na przykład, które na mnie czekały, z którymi się umówiłem, albo ludziom na przykład w sklepie, na których opinii jakoś bardzo mi nie zależy, ale dochodziło o takie przełamanie się. Więc zawsze przy dawaniu komplementów pamiętaj o tych dwóch rzeczach. Czyli pierwszy, rozbicie, czyli właśnie ten wstęp, czyli słuchaj, świetna kurtka, naprawdę genialnie w niej wyglądasz. I drugi, gdzie mogę taką dostać? Wygląda jak uszyta na miarę. Czy coś takiego. To też musi być absolutnie naturalne. Nie możemy wyciągać czegoś takiego na siłę. Więc postaraj się znaleźć naprawdę coś, co jesteś w stanie skomplementować. Jeżeli nie znajdziesz czegoś takiego, to już lepiej powstrzymać się, aniżeli wyciągać coś takiego na siłę. Okej, to wszystko z mojej strony. Daj znać, co o tym myślisz, w jaki sposób ty na ten moment może dajesz komplementy. Jeżeli chcesz więcej wideo w tym stylu o tym, jak pokazuję, jak z każdym dniem stawać się coraz lepszym i bardziej efektywnym i dawać ci wskazówki praktycznego rozwoju osobistego, subskrybuj ten kanał, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia, na razie, cześć!